Pierwsza księga Samuela, rozdział 29. Filistyńczycy ściągnęli wszystkie swoje wojska do Afek. Izraelici zaś rozłożyli się obozem przy źródle w Jezreel. Nazwa Afek oznacza łożysko potoku, a nazwa Jezreel oznacza Pan będzie siał. Ta miejscowość leży blisko góry Megido na równinie, która rozpościera się wokół tej góry. Na równinie Megido odbyło się wiele bitew ważnych dla Izraela i tam też odbędzie się ta bitwa między zbuntowanym światem a powracającym na ziemię Jezusem. A gdy książęta filistyńscy ciągnęli setkami i tysiącami, a na ostatek ciągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem, rzekli dowódcy filistyńscy: po co są tutaj ci Hebrajczycy? Lecz Akisz odrzekł dowódcom filistyńskim: to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie mam mu nic do zarzucenia od czasu, gdy do mnie przeszedł, aż do dnia dzisiejszego. Dowódcy filistyńscy byli zszokowani tym, że Akisz, jeden z nich, tak ufa Izraelicie, ale Akisz twierdził, że Dawid jest całkowicie godzien zaufania, że nie zrobił nic, czym mógłby uzasadnić podejrzliwość ze strony Akisza. Lecz dowódcy filistyńscy popadli w gniew i rzekli do niego: oddal tego męża i niech wróci na swoje miejsce, gdzie go osiedliłeś. Niech nie rusza z nami do bitwy, bo mógłby stać się naszym przeciwnikiem w bitwie. Przez co bowiem innego mógłby on pojednać się ze swoim panem, jak nie przez wydanie im głów tych oto wojowników. Czy to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów? Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Inni dowódcy filistyńscy nie mieli jednak zupełnie zaufania do Dawida. Pamiętali, jak kiedyś walczył z nimi. Pamiętali, że miał wielką sławę w swoim narodzie. No i spodziewali się, że jeśli dojdzie do bitwy, to przejdzie na stronę Izraela. Akisz przywołał tedy Dawida i rzekł do niego: jako żyje Pan, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam ci nic do zarzucenia, odkąd do mnie przyszedłeś, aż do dnia dzisiejszego. Lecz książętom się nie podobasz, dlatego wracaj i idź w pokoju i nie zrób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich. Akisz odprawił Dawida i jego ludzi, kazał im wracać do miejsca, gdzie wyznaczył im miejsce do zamieszkania i zapewnił, że odsyła ich tylko dlatego, że inni dowódcy filistyńscy się tego domagają. Powiedział też: jako żyje Pan, tak jakby sam wierzył w Boga Izraela. A Dawid rzekł do Akisza: cóż uczyniłem i co znalazłeś na swoim słudze od chwili, kiedy przystałem do ciebie, aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla, mojego pana? Akisz odpowiedział Dawidowi: wiem, iżeś tak prawy w oczach moich, jak anioł Boży. Lecz dowódcy filistyńscy powiedzieli: niech nie rusza z nami do bitwy. Dawid się domagał wyjaśnień. Akisz jeszcze raz go zapewnił, że nie ma mu nic do zarzucenia. Znowuż powiedział to tak, użył takiego określenia, jak anioł Boży. Znowuż tak, jakby wierzył w Boga tego samego, w którego wierzył Dawid. Dlatego wstań jutro rano wcześnie wraz ze sługami twojego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie jutro rano wcześnie, a skoro świt, odejdźcie. I wstał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. Filistyni zaś pociągnęli do Jezreel. Akisz nakazał Dawidowi, żeby odszedł wcześnie rano. Chodziło chyba o to, żeby nie drażnił już innych Filistyńczyków swoją obecnością, no i też, żeby miał dużo czasu na drogę. I Dawid tak zrobił, jak kazał mu Akisz. Bóg nie dopuścił do tego, żeby walczył przeciwko swojemu narodowi.
nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu.